Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Ja miałam zrobić sobie zdjęcie na Insta i rozpocząć tego vloga. I rozpoczynam, jak już ciasto prawie kończę. Brawo ja! W każdym razie dzisiaj na śniadanie kawka i ciasto od Ząbka, o którym wam już wspominałam. Tutaj ta resztka od mojej lewej to jest krówka, a tutaj jest tort lodowy, który jest przepyszny, zresztą wam już o tym wspominałam, a tak to pięknie wyglądało, zanim skonsumowałam połowę tego ciasta. Ja wracam wczoraj do domu, patrzę, a moja mama kupiła dwie kolejne zamie, kupiła je w Biedronce. Cena za jedną to 19,99, powiem wam, że naprawdę jest bardzo okazała, zresztą możecie tutaj zauważyć, a pokazuję wam je, dlatego że ostatnio padały pytania, gdzie moja mama kupiła tą zamię, jak ten kwiatek się nazywa, także jeżeli macie ochotę i właśnie zamia wam się podoba, to do dostania jest w Biedrze za jedyne 20 zł. Moim zdaniem naprawdę warto. Ostatnio jak byłam w Rzeszowie, wstąpiłam do Douglasa i kupiłam sobie nową obudowę do mojego Reload. Jak nagrywałam wam filmik o Reload, wspominałam, że jeżeli będę miała tylko okazję, to na pewno sobie jakąś kolorową obudowę, skórę kupię. I wybrałam sobie właśnie taką fikuśną, bardzo mi się spodobała. Były różne kolory, bo był turkusowy, taki metaliczny, był chyba żółty, był w kratkę, także wybór jest dość spory. Ja wybrałam akurat taki. Jeżeli chodzi o Reload, to ja tutaj nie będę wam nic więcej mówić, bo ja nagrałam osobny filmik o Reload, tak rzucę wam linka pod spodem, jak ktoś jest zainteresowany, co to jest Reload i jaką pełni funkcję. A jeżeli wy jesteście zainteresowane, gdzie w Polsce dostaniecie Reload, no to właśnie, tak jak wam wspomniałam, w drogerii Douglas. Nie wiem, ile kosztuje Reload, skóra kosztuje 39,90. Są dodatkowe doładowania, wybór jest dość spory. Ja uważam, że Reload jest fenomenalny. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że go posiadam, bo sprawdza się rewelacyjnie już od kilku miesięcy. Jesteśmy już w domu, jak mogliście zauważyć, po ostatnim wątku, między innymi byliśmy u Ząbka. Moja mama kupiła ciasto na weekend i ja również zamówiłam sobie takie dwa cieniutkie paski na drogę, ale to odbiorę dopiero w poniedziałek, ponieważ pani mi przetrzyma ciasto w lodówce. No i byliśmy między innymi w Lidlu. Ja w Lidlu, jeżeli chodzi tutaj o Polskę, to byłam może z 2-3 razy. Rzadko tutaj jeździmy do Lidla, my niedaleko mamy Biedronkę, także jest wygodniej. Ja zabieram się za porządki, muszę pościerać kurze, wyodkurzać i na końcu oczywiście powierzchnie płaskie. W każdym razie chciałam wam pokazać chusteczki, które ostatnio kupiła moja mama. Były dwa zapachy, były pomarańczowe i kwiatowe. Wybrała kwiatowe i powiem wam, że są świetne, naprawdę superowe. Nie wiem, czy jest to limitowanka, czy one są w stałej sprzedaży w Biedrze. Tego nie wiem, to już musicie sobie sprawdzić. Ale polecam wam właśnie te chusteczki, bo naprawdę super się sprawdzają właśnie przy takich porządkach w mieszkaniu. I za dwa opakowania, jedno opakowanie 80 sztuk, czyli razy dwa to jest 160 sztuk, 8 zł. Także cena naprawdę bardzo przystępna. A chusteczki są świetne, także Agi, chusteczki w ręce, później odkurzacz, później mopik i mieszkanie czyste. Operator się obżera? Tak, bób. Moja mama kupiła przed naszym przyjazdem, zamroziła i dzisiaj właśnie ugotowała. I jak, taki sam jak na świeżo, czy czujesz różnicę? Nie, dobry jest. Dobry? No. Ja nie przepadam. A kto z was lubi bób? Pyszny. Smacznego, operator. Dziękuję. W tamtym tygodniu moja mama kupiła mieczyki i zobaczcie, ona dzisiaj je skróciła, już mają tydzień ponad tydzień, no przepięknie wyglądają, to jest taki właśnie niski wazonik z IKEA, skrócone mieczyki, no bukiet jest przepiękny, mamo, takie proste, a takie piękne. A tu pędzle, o, między innymi pędzle, które mama ode mnie dostała, będzie testować pędzle z Chin, zobaczymy, czy się sprawdzą. I musimy dolać wody, bo mają za mało. Zamia przygotowana, doniczka kupiona, idziemy z Dominikiem sadzić, ale będziemy sadzić na polu, bo ona jest mała, także nie będzie problemu, żeby wnieść do środka, no bo z tamtą dużą to byłoby dość ciężko. Także idziemy sadzić, doniczkę moja mama kupiła w Ogrodniczym na Krakowskiej, mają bardzo duży wybór doniczek, przeróżne wzory, przeróżne kolory, także jak szukacie jakiejś fajnej doniczki, to właśnie Ogrodniczy na Krakowskiej ma bardzo duży wybór. My teraz wchodzimy na spotkanie, ja chciałam wam pokazać tą żółtą sukienkę.
też w którymś vlogu ją ostatnio miałam, ale jej nie pokazałam w całości, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj ją ubiorę i pokażę Wam, jak ona wygląda, bo wielu z Was właśnie o tą sukienkę pytało, więc ta sukienka prezentuje się w ten sposób, naprawdę wygląda bardzo ładnie. To jest dość mocno wycięta, ale no nie na tyle, żeby tutaj po prostu siedzieć cyckami. Wszystko, co ma ukrywać, to ukrywa, no i pod szyjką wygląda w ten sposób, tutaj jest tak lekko marszczona i z tyłu również po prostu jest marszczona i wiązana przy pomocy dwóch sznureczków. Naprawdę jest bardzo wygodna, a słuchajcie, co najważniejsze, sukienka się w ogóle nie mnie. Ja ją piorę, wysycha na polu i w nią wskakuje, także super. My wracamy do domu, miało być nagrane, jak mój tato szatkuje kapustę białą, ale niestety no, wróciliśmy za późno, przychodzimy, a tu już tyle sałatki czeka. To będzie sałatka, którą zabieramy do Irlandii. Powiem Wam, że kosztowałam sałatkę obiadową mojej mamy wczoraj, którą zrobiła w tamtym roku. Najlepszy dodatek do obiadu, jeżeli chodzi o połączenie biała kapusta, marchewka, cebula i czerwona papryka. Jest to przepis od mojej cioci. Moja mama robiła tą sałatkę w tamtym roku, teraz właśnie robi również dla nas i dla siebie też będzie robiła, także taki pyszny obiadek, dodatek do obiadu będziemy mieć z operatorem.